Drożyzna PiS to koszmar dla wszystkich. No, prawie wszystkich. Milionerzy PiS mieszkają w willach, jeżdżą limuzynami, a na zakupy pewnie nawet nie chodzą. Chleb podrożał 2 razy? Dla Obajtka żaden problem. W Orlenie zarobił ponad 7 milionów złotych. Masło droższe o prawie połowę? Kowalski nawet tego nie poczuł. W końcu zarobił ponad 2 miliony. Ziemniaki? Cena w górę prawie 3 razy. Rydzyka nie zaboli, bo dostał od PiS 300 milionów na swój biznes. Ty ledwo wiążesz koniec z końcem, a oni zbudowali sobie Bizancjum. Praca, pokora, umiar? To kolejne oszustwa PiS.